trudno sobie wyobrazić bike maraton bez Polanicy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj już tyle lat. 20-lecie bike maratonu chcieliśmy celebrować w roku ubiegłym, ale pandemia nam trochę przeszkodziła. Tym bardziej cieszymy się, że w tym roku możemy oficjalnie powiedzieć i przypomnieć, że jesteśmy tutaj po raz 20, więc praktycznie od początku istnienia bike maratonu Polanica jest obecna w naszym kalendarzu i rozkładzie jazdy. Oby tak było przez następne 20 lat. Zawsze frekwencja jest bardzo wysoka, zawodnicy z całej Polski. Ci, którzy tutaj przyjeżdżają i biorą udział w tym wydarzeniu sportowym, chwalą organizatorów, mówią, że jest to impreza sportowa na bardzo wysokim poziomie. No a my cieszymy się, że gościmy w naszym mieście turystów, uczestników, którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami. Cztery dystanse, od najkrótszego fana, który ma 17 km, do najdłuższego giga. Na trasie, jak zwykle wiosną, jest dużo błota. Poza tymi trudnościami, które fundują nam tutaj okoliczne góry, pogoda zawsze coś od siebie dołoży. Te najbardziej błotne odcinki ominęliśmy, troszeczkę korygując trasę. Mamy nadzieję, że zawodnicy na mecie nie będą mieli do nas zbyt wiele pretensji o to, że trasa była bardzo trudna, ale musi być trudna, to jest Polanica i to są góry. Dosyć wymagająca, podjazdy były dosyć długie, to było bardzo takie, że tak powiem, odczuwalne. Zjazdy były też dosyć, nie dość, że szybkie, to były mega wymagające, bo było strasznie dużo kamieni. Przy tej prędkości było naprawdę to niebezpieczne. Podjazd ten pierwszy ciężki był, aczkolwiek bez błota. Później natomiast przy zjazdach no troszeczkę błoto dawało się we znaki. Do tego doszedł deszcz, ale była zabawa. Zabawa i super trasa. Była trudną trasą, ponieważ została zmieniona, bo w tamtym roku była całkiem inna trasa, ale była bardzo wymagająca. Bardzo błotnista, dużo szutro, ale te zjazdy, które były błotniste, to powiem szczerze, no trochę jak spływ kajakowy, ale naprawdę świetna zabawa, rewelacja. Wrócicie do Polanicy na kolejny bajk? Oczywiście, w przyszłym roku po podium. Trasa była całkiem ciekawa. Na początku było jeszcze mało błotniście, były podjazdy, natomiast no później spływała, ze względu na opady, spływała woda, było trochę błota, zjazdy są dość szybkie tutaj, więc to wszystko chlapało spod kół, dlatego wyglądamy jak wyglądamy, ale ogólnie trasa bardzo fajna, maraton ciekawy. Bardzo mi się podobało, no ślisko, dużo kamieni, dużo błota, co za tym idzie, no nie było lekko, ale było super. Zawsze na naszych bike maratonach startują najlepsi zawodnicy w Polsce. Ten dystans giga jest właśnie takim dystansem, na którym ściga się elita. Także no to jest miejsce, gdzie startują najlepsi polscy zawodnicy w kolarstwie górskim.